imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam Was i pozdrawiam ze Szczytna w kolejnym codzienniku. Hasła biblijne przeznaczone na dzisiejszy dzień 7 sierpnia do czytania i rozważania znajdujemy w pierwszej Księdze Mojżeszowej i Dziejach Apostolskich. Józef był w więzieniu, ale Pan był z Józefem. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Józef został fałszywie oskarżony przez żonę Potifara, a następnie skazany na karę więzienia. Nieprawdziwe oskarżenia i niesłuszny wyrok mogą zrodzić pytanie o bliskość Boga. Czemu nie reaguje w sytuacji krzywdy niewinnego człowieka? Gdybyście zostali niesłusznie wtrąceni do więzienia, co byście zrobili? Jeśli ktokolwiek mógłby się czuć zniechęcony i zgorzkniały, to na pewno Józef. Okrutny upadek z wyżyn radości do nizin smutku mógł wywołać w nim myśl: po co się starać? Po co służyć Bogu? On jedynie zsyła na mnie kary. Ale Józef nie stał się zgorzkniały ani nie winił Pana, ale się także nie poddał. Jego godna podziwu wiara nie osłabła. Biblia mówi, że Bóg okazał Józefowi miłosierdzie w więzieniu. Wykorzystał niesprawiedliwy i krzywdzący wyrok do tego, aby Józef zarządzał więzieniem. Inni więźniowie mieli okazję spotkać człowieka, z którym był Bóg. Paweł i Sylas znaleźli się w trudnym położeniu, gdyż wtrącono ich do więzienia za zwiastowanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Ale złe warunki nie osłabiły ich wiary. Czytamy, a około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Ich akt śmiałego wielbienia Boga stworzył okazję do dalszego opowiadania o Jezusie. Głosili słowo Pańskie stróżowi więziennemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Co łączy te dwie historie biblijne? Po pierwsze, niesprawiedliwy wyrok. Fałszywe oskarżenia nie oznaczają braku miłosierdzia Boga. Pan jest człowiekiem w tym trudnym doświadczeniu. A po drugie, więzienie może być miejscem doświadczenia miłosierdzia Bożego. Bóg może wykorzystać niesprawiedliwy wyrok do tego, aby więźniowie mogli spotkać człowieka żyjącego w bliskiej relacji z Bogiem. Większość z nas prawdopodobnie nigdy nie doświadczy ekstremalnych okoliczności, w jakich znalazł się Józef, Paweł i Sylas. Wszyscy jednak będziemy musieli stawić czoła niewygodnym sytuacjom. W takich chwilach człowiek dochodzi do rozwidlenia dróg. Są to momenty, w których nie da się iść dalej tak, jak się szło do tej pory, jakby nic się nie stało. Trzeba skręcić w lewo lub w prawo. To znaczy albo ulec cierpieniu, rozgoryczeniu i negatywnym emocjom, albo też podjąć decyzję, że będzie się walczyć. Momenty cierpienia stawiają nas przed wyborem. Zwrócimy się do Boga i będziemy Go szukać, czy też odwrócimy się od Niego i zamkniemy przed Nim. Często w chwilach cierpienia Bóg nie odpowiada na pytanie dlaczego, ale jest dostępny. To od nas zależy, czy zdecydujemy się do Niego przybliżyć, czy też odrzucimy Go. Józef, a także Paweł z Sylasem w godzinie swojej próby zdecydowali się szukać Boga i to wiele zmieniło. Radość w cierpieniu i uśmiechy przez łzy są częstymi wyrazami wewnętrznej szczęśliwości wierzących i pewności Bożej obecności w ich życiu. Źródłem tej radości jest Jezus Chrystus. On sam powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Oby z naszych serc popłynęła pieśń, która odda Mu cześć i chwałę. Dobrego, błogosławionego dnia.